Pomnik poświęcony druhom strażakom stanął tuż przed centrum samorządowym w Morawicy. Ma blisko metr i stanął na dwumetrowym postumencie marmuru. Powstał dzięki ofiarności samych druhów, ale również i mieszkańców. Ma on być podziękowaniem i hołdem za bezinteresowną służbę strażaków. Panie burmistrzu, skąd idea, skąd pomysł na powstanie tego pomnika? Tak naprawdę to pomysł się narodził wśród druhów strażaków, szczególnie jeden z druhów, druh Piwowarczyk. Taki pomysł zgłosił gdzieś 2 lata temu chyba i to wtedy ta idea zaczęła jak gdyby żyć i zastanawialiśmy się w jaki sposób, gdzie ją zrealizować. Najwięcej problemu było z wyborem właściwego miejsca, bo chcieliśmy w sposób szczególnie godny uczcić właśnie naszych druhów strażaków. No i różne pomysły były, ostatecznie zwyciężyła ta lokalizacja, która tutaj jest przy centrum samorządowym. W mojej ocenie najlepsza lokalizacja. Bo też mamy najlepszych strażaków, trzeba sobie to jasno powiedzieć. To naprawdę nie mówię dlatego, że akurat jest taka okazja, tylko no jeżeli popatrzymy na naszych druhów, 13 jednostek, 4 w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym, najlepsi w województwie, jedni z najlepszych w kraju, jeżeli chodzi o zawody sportowo-pożarnicze i to we wszystkich kategoriach, i dziecięcych, i właśnie seniorki, i seniorzy. Także ten pomnik trzeba było zbudować, bo nasi druhowie sobie na to zasłużyli. Zarówno ci, którzy już od nas odeszli, ale również ci, którzy tutaj są razem z nami i wspólnie służą naszemu społeczeństwu. Pomnik został ufundowany przez strażaków, lokalnych przedsiębiorców, mieszkańców i samorząd gminy. Były zbiórki robione przez kościołami, czyli można powiedzieć, że jest to pomnik całego społeczeństwa miasta i gminy Morawica, ale również bardzo czynnie włączyły się przedsiębiorstwa z terenu naszej gminy. Niektóre osoby indywidualnie również wsparły tę inwestycję, także no, wielkie słowa uznania i podziękowania za to, że ludzie, znaczy nasi mieszkańcy, jak również przedsiębiorcy, no, mają takie otwarte, dobre serca. Jak podkreślał prezes Zarządu Miejsko-Gminnego SPRP w Morawicy, Zygmunt Domagała, na morawickich strażaków zawsze można liczyć. A więc była to inicjatywa oddolna, czyli strażaka ochotnika z Chałupek, Krzysztofa Piwowarskiego, i została ona zaakceptowana przez Zarząd Gminny, Miejsko-Gminny, przez wszystkich strażaków. Początkowo było trudno ustalić lokalizację tegoż pomnika, i później pan burmistrz wskazał tą przy centrum samorządowym. Została zaakceptowana, no i efekt jest. Wspaniały pomnik strażaka ku pamięci strażaków. Pomysł wybudowania pomnika zrodził się 2 lata temu w głowie drucha Krzysztofa Piwowarczyka. Oczywiście, pomysł zrodził się 2 lata temu i w moim sercu, w moim umyśle. Jestem oczywiście bardzo szczęśliwy, dlatego że ta ziemia zasługuje na taki pomnik, na takiego świętego Floriana, który patronuje tym naszym 13 jednostkom ochotniczych straży pożarnych. Jest to ofiarna służba, która no, potrzeba dużo poświęcenia, oczywiście nie przemówić jako druh też. Cieszę się, że doczekaliśmy tej chwili, bo wydaje mi się, że strażacki morawicki strażak jest znany bardzo i zasłużony, nie tylko w województwie, ale i w kraju. I to widać w różnych kompaniach honorowych i w Warszawie, i w Krakowie, i w różnych częściach Polski. Także mi się wydaje, jak najbardziej ten święty Florian, ten pomnik przedstawiający i honorujący strażaków naszych jest jak najbardziej na miejscu. Pomnik ku czci strażaków poświęcił świętokrzyski kapelan strażaków ksiądz Marek Mrugała, a odsłonięcia pomnika dokonał burmistrz miasta i gminy Morawica druh Marian Buras w asyście prezesa Związku Gminnego w Morawicy drucha Zygmunta Domagały oraz przewodniczącego zarządu Stowarzyszenia Przedsiębiorców gminy Morawica Józefa Dąbka. Następnie złożono pod pomnikiem wieńce i zapalono znicze ku pamięci zmarłych strażaków z terenu miasta i gminy Morawica. Na zakończenie uroczystości odbyła się defilada pododdziałów.